cześć kochani, zapraszam Was dzisiaj na recenzję kredek do ust z firmy Golden Rose. Jest to kredka Dream Lips, jedna jest w kolorze 522, a druga jest w kolorze 516. Obydwie wyglądają tak, zaraz Wam pokażę na zbliżeniu. I one były specjalnie dobrane pod kredki, które kupiłam też w Golden Rose i też mam dwie do tych. Jedna jest właśnie taka ciemnobordowa, druga taka bardziej czerwona niż bordowa. No i teraz tak, powiem Wam o moich wrażeniach co do tych konturówek. Ja ogólnie nie jestem jakimś tam freakiem konturówkowym, ponieważ dla mnie konturówki wcześniej to była zbędna rzecz, dopóki nie zaczęłam ich używać, bo teraz wiem, że konturówki to jest zbawienna rzecz przy ciemnych ustach, czerwonych, bordowych, jakichś tam jeszcze, bo inaczej ja mam wszystko naokoło twarzy, policzki, wszystko zawsze od jakiegoś szalika, czy jak coś dotknę, czy smalkam nos, to później wszędzie jest wszystko i masakra jakaś. A dzięki tym konturówkom moje usta tak jakby są w ryzach, że tak powiem. Nauczyłam się nimi obsługiwać, co nie było wcale trudne, bardzo dobrze się nimi pracuje. Są miękkie, gładkie, dobrze suną po ustach, dobrze zaznaczają. Nie mam problemu, żeby dorysować te linie, żeby coś poprawić, jeżeli mi coś nie wyjdzie, a to się często zdarza, więc sami rozumiecie, no po prostu nikt nie jest perfekcyjny, a zwłaszcza ja. Na początku ze swoją przygodą z konturówkami. Tak by the way, nadal się nie nauczyłam rysować kresek alinerem, więc tego nie robię. Cena nie była wygórowana, bo to też było jakieś 9 zł za te konturówki do ust. No i pani mi w drogerii, w Golden Rose stoisku specjalnie dobrała. Ja się nie musiałam martwić, która pasuje, która nie pasuje. Ona tam pracuje wiele lepiej, więc zaufałam jej. Ona mi wybrała dwie konturówki. Jestem jej dozgodnie wdzięczna. Tą jaśniejszą konturówkę w odcieniu 516 mam aktualnie pod tą szminką i po prostu no jestem w niebie i są na pewno warte zakupienia, jeżeli kupujecie jakieś ciemne pomadki, których używacie na co dzień albo często 2-3 razy, 4 w tygodniu, to jak najbardziej polecam zakupienie takiej właśnie konturówki do ust. I to było na tyle. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za uwagę, zapraszam do subskrypcji, do klikania kciuka w górę, jeśli Wam się podobało, do komentowania i do następnego razu. Pa, pa!